To był bardzo pochmurny, deszczowy i ponury dzień, a okoliczności były sprzyjające, bo jesteśmy na cmentarzu. Na tym cmentarzu właśnie odbył się pogrzeb. Pewnemu mężczyźnie umarł tata. Przeżył długie życie. To nie była jakaś nagła, młoda śmierć, no ale śmierć. Oczywiście płacz, oczywiście żal, oczywiście smutek, oczywiście takie poczucie ogromnej straty. I ten człowiek, syn tego pana, patrzył, jak jeden z obsługujących pogrzeb, jeden z grabarzy, grawerował na płycie nagrobnej imię, nazwisko jego taty, potem jedna data, 1900, myślnik, druga data, 1996, bo tyle lat przeżył ów człowiek. Kiedy tak patrzył na tą datę, powiedział w pewnym momencie do tego grabarza: proszę pana, jakoś mi nie pasuje ten myślnik, no bo przecież to jest tylko taka kreska, a między tymi dwoma datami tyle się wydarzyło. Tam była piękna młodość, tam była wojna, gdzie mój tata walczył, tam było zmaganie o pracę, o rodzinę, tam były bardzo szczęśliwe momenty, bardzo piękne, tam były tragedie, tam było potem starzenie się i chorowanie, tam się tyle wydarzyło, tam było całe życie. Czy naprawdę to można zawrzeć w takim małym myślniku? Wtedy grabarz przez chwilę pomyślał, zafrasował się, w końcu wziął do ręki dłuto, wziął młotek i przez chwilę coś tam majstrował przy tym napisie. Jak się okazało, kiedy skończył, udało mu się ten myślnik wydłużyć o jakieś pół centymetra. Spojrzał zadowolony na owego pana i zapytał: wystarczy? Kani, nigdy się nie uda prawdopodobnie opowiedzieć ani zrozumieć naszego własnego życia, życia innych. Żadne słowa tego nie wyrażą, żadne opowieści, żadne książki, żadne historie. Bo tak naprawdę chodzi o jedno. Chodzi o to, żeby żyć naprawdę, żeby żyć na maksa. Czy to potem będzie w myślniku, czy nie, to już mniejsza o to.